Witamy ponownie w Fakcie Ewę Mingę. Ja już się tak sobie myślałam i zaczynam się śmiać, że Ewa Mingę kojarzyła mi się cały czas z modą, projektowaniem, a spotykamy się znowu z okazji książki. Aniu, tak się złożyło, ale muszę Cię od razu zaprosić w październiku na moje duże wydarzenie modowe, bo ja sobie pomyślałam, że jak teraz, wiesz, przebić tą historię, że jest książka, 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 tak? Rzeczywiście ludzie zapominają, że ja jestem wciąż i nadal kreatorką mody. W związku z tym na początku października w Dubaju potężny mój pokaz połączenia mody, sztuki i literatury. Ale rzeczywiście ta literatura, to pisanie stało się moim takim ogromnym konikiem, ogromnym hobby, a też nie ugrywam, że z drugiej strony posiadam coś takiego jak bat wydawnictwa, a że jestem osobą odpowiedzialną i ponieważ moje wydawnictwo Pruszyński zainwestowało we mnie, uwierzyło w ten mój talent jakby, to jednak wydaje mi się, że trzeba dużo odwagi, takiego wyczucia, że autor, którego się wybiera, będzie autorem, który dobrze rotuje, no to jak dostaję telefon, że słuchaj, deadline, książkę należy oddać, bo mamy plan wydawniczy, no to się biorę. I wróciłam w tej chwili z Sycylii, wróciłam z pięknych wakacji, na których miałam ambitnie coś tam pisać codziennie, no ale nie. I zaraz po naszym spotkaniu zamykam się na 10 dni, żeby dokończyć kolejną książkę, która wyjdzie już w połowie listopada, trzecia część Gry w ludzi. Ale Arabskie księżniczki to było piękne oderwanie się od kryminałów, trochę romans. Właśnie chciałam zaznaczyć tutaj jedną rzecz. Poprzednie książki miały bohaterkę i opowiadały historię tej bohaterki. Ta się różni. Książka Ubierałam arabskie księżniczki, to jednak ty opowiadasz o swoich przeżyciach i ty jesteś tutaj jak gdyby bohaterką. Ja opowiadam o swoich przeżyciach. Ja jestem główną bohaterką, jest ze mną postać bardzo realna i znana przez wszystkich tych, którzy mnie znają od lat, obserwują, a moja Elżbieta, zwana Czaplą, która występuje tutaj w książce obok mnie cały czas regularnie. To rzeczywiście jest historia z mojego życia zawodowego, ale też z mojego życia prywatnego, bo w tej takiej obsłudze concierge, takiej najtrudniejszej obsłudze klienta, którą my realizujemy od bardzo wielu lat, obsłudze, która wymaga sporej ilości jednak tajemnicy. Obsłudze, której się ci klienci, concierge, oni sobie nie życzą tego, żeby występowali w social mediach, na Instagramie. To są ludzie, którzy mają potężne pieniądze, którzy przy okazji tych potężnych pieniędzy posiadają potężne poczucie własnej wartości i nie chcą, żeby ktokolwiek zakłócał ich spokój. Teraz, kiedy się wydaje, że wszystko za 5 minut, za 5 sekund nawet znajdzie się w internecie, ty w przypadku tej pracy no musisz, że tak powiem, buzia na kłódkę i pewnie czasami korciło, żeby się, nie wiem, pochwalić, pokazać. A tutaj nie można. Wiesz, ja ci powiem nawet, że chyba mnie nie do końca korciło, bo ja jestem też osobą zbudowaną i mnie budują fakty. Mnie nie trzeba klaskać, ja nie potrzebuję klakierów, ja nie potrzebuję dworu żadnego i zawsze dlatego też szłam pod prąd i idąc pod prąd chyba najwięcej w życiu osiągałam, że dzisiaj jest to już inaczej, dzisiaj jest też inne pokolenie, wiele rzeczy się wydarzyło, te nasze social media też pokazują prawdę. To jest jakby łatwiej udowodnić, kim się jest, ale ja zawsze wtedy, kiedy robiłam coś, co bardziej było wygwizdywane w naszym kraju, tak? Bardziej gwizdano na palcach negatywnie, aniżeli mi klaskano, to ja i tak szłam swoją drogą i dochodziłam do bardzo wysokich celów. I ja, wiesz, chyba nie potrzebuję tego, żeby to pokazać. Natomiast przegadałam z księżniczką. Chciałam właśnie wrócić do tytułu i do tego, co jest w środku. Żebyś nam zdradziła, jak w ogóle trafiłaś w to miejsce i jak to się stało, że zaczęłaś te księżniczki arabskie ubierać. Wiesz co, to jest taka bardzo długa i ciekawa historia, którą właśnie opisałam w książce. Trzeba chwycić po książkę Ubieram arabskie księżniczki, moi drodzy, żeby dowiedzieć się, jak to wszystko się zaczęło. Chcę tylko powiedzieć, że pojawiają się informacje sprzed lat w mediach, że Ewa Mingę ubiera arabskie księżniczki. Pojawiają się takie informacje, które są konsekwencją naszego pokazu w Paryżu i który ten pokaz w Paryżu był dla nas bardzo trudnym pokazem, właśnie ze względu na to, że księżniczka zajęła nam zapłacenie
zapłacone przez nas pokoje i miejsca do przygotowania tego pokazu w słynnym hotelu Crillon na placu de la Concorde w Paryżu, gdzie się odbywają między innymi pokazy największych domów mody od couture, bo od couture w Paryżu dokładnie na tym polega. Ja też wyjaśniam, co to jest od couture, wyjaśniam, jakie są zasady, obalam pewne mity, które w Polsce chodzą i krążą i nie zapomnę takiego mojego spotkania całkiem niedawnego z dziennikarką, która swego czasu była dziennikarką modową i ona była bardzo zdziwiona, jak zaczęła mi tłumaczyć, na czym polega od couture, jakie są zasady od couture, dlaczego to musi być przepych, dlaczego to wszystko jest inne. No jest bo... to wielka, wysoka moda, to już... Tak, no ty doskonale wiesz, bo trochę, że się wychowała we Włoszech, które ma swoją alta modę, alta Roma, czyli odpowiednik tego od couture, a ja i na alta modzie, alta Romie, zresztą moje słynne schody hiszpańskie, to była część alta mody, alta Romy i dokładnie w tym Paryżu w od couture, ponieważ mnie zawsze interesowała, intrygowała wysoka moda. I wiesz co najbardziej, co mnie pchnęło do napisania tej książki? Otóż ja jestem takim zapalonym czytelnikiem, bardzo dużo czytam, więcej słucham, więcej są to audiobooki, ponieważ wtedy, kiedy pracuję, projektuję, kiedy maluję obrazy, to ja sobie puszczam książkę w tle i tak. I doszłam do wniosku, że dość mam historii arabskich, dość mam skandali wokół świata arabskiego, pokazujących, że ten świat arabski jest taki beznadziejny i że w ogóle my wszyscy tacy biedni, rozumiesz, wpadają tam te dziewczyny w ten świat arabski, ci Arabowie tam robią różne straszne rzeczy, gdzieś tam wyrzucając swoje ekskrementa na nie i tak dalej, i tak dalej. I to jest taką charakterystyką dzisiaj tego świata arabskiego, czyli zepsucie, lwy w złotych klatkach, Lamborghini, tudzież inne wymyślne samochody za kilka milionów pokryte złotem, diamentami. I no, nie unikniemy tego. Z luksusową prostytucją, pięknymi dziewczynami, które ponoć jeżdżą z całego świata tam niby na wakacje, ale są to wakacje opłacane i opływają tam w luksusy i wracają z pełnymi portfelami. I dokładnie tak to wygląda, dlatego powiedziałam o tych ekskrementach na wyrzucanych, tak, no może takie słowo mało popularne, więc mało kto, dobrze, że żeś to tak doprecyzowała. Natomiast staram się być kulturalna i nie rzucać, przepraszam, gównem w tak zacnym miejscu i w takiej sytuacji. Otóż ja w tej swojej książce dokładnie opisuję mechanizmy, jak to wygląda. Opisuję prawdę, czystą prawdę. Opisuję historię, która się działa, wiadomo, ona wymaga, jak każda historia, pewnej fikcji literackiej, pewnego liftingu literackiego z różnych powodów, a to też z tego powodu, żeby pewnych ludzi ochronić, bo w tej pięknej, romantycznej historii pojawia się też oczywiście sensacja, pojawia się też tam pewien wątek moich poprzednich książek, pojawia się w jakiś sposób Anna. Nawiązuje też do tego, że tłumaczę też... Anna, mówimy o bohaterce z poprzednich. Anna, mówimy o bohaterce z Gry w ludzi, Furtki do piekła, czyli pierwsza część Gra w ludzi, druga część Furtka do piekła. W tej chwili piszę trzecią. Nie przez przypadek między drugą a trzecią pojawiła się ta arabska historia. Moi czytelnicy zalewali mnie pytaniami, pani Ewo, niech pani jakąś taką jedną historię opisze całą, całościowo, taką z życia wziętą, jak to się dzieje, może jak to można w tego typu historię wpaść. W związku z tym właśnie opisałam tą arabską historię, w której moja znajomość, dużo wcześniejsza z Anną, była niezwykle ważna dla mnie, była niezwykle przydatna. Ja miałam tak zwany telefon zaufania, kiedy pewne rzeczy sprawdzałam, dzwoniąc do Anny, która mi pomagała. I okazało się, że no wpadłam na, tak, ja wpadłam na pewien trop i przekazałam tę historię dalej Annie i już trzecia część Gry w ludzi, którą mam na ukończeniu, a która się pojawi w połowie listopada, dzieje się już dokładnie w Emiratach Arabskich i pokazuje no, też zaangażowanie trochę z innej strony tego świata arabskiego. Dlaczego mi zależało na napisaniu tej książki i w ogóle na napisaniu książek o Emiratach Arabskich? Ja bardzo dobrze znam Emiraty Arabskie, nie dlatego, że zarabiałam tam na własnym ciele, bo przecież zawsze byłam brzydka, nieatrakcyjna, w związku z tym nie mogłam zarabiać na własnym ciele. Masz świetne poczucie humoru. Więc tak, przede wszystkim nie miałam czasu. Myślę, że moja historia jest zero-jedynkowo udokumentowana, w jaki sposób zbudowałam swoją markę. Ciężko, bardzo ciężko pracując.
Natomiast ja współpracowałam od lat 90. już z Dubajem, sprowadzając stamtąd tkaniny, a przypomnę, że firmę moją założyłam w 89 roku. Był to zupełnie inny Dubaj, to nie był ten Dubaj, który my znamy dzisiaj. Tak, ten Dubaj tak. rósł na moich oczach, ale też na moich oczach rosło Abu Zabi. Natomiast Abu Zabi, nie ukrywam, poznałam rzeczywiście dopiero poprzez księżniczkę, jakby zupełnie z innej strony. Jak na całym świecie są ludzie dobrzy, są ludzie źli. I takich samych księciuniów, którzy wykorzystują kobiety i rzucają na nie dolarami i się wypróżniają na nie, robią różne dziwne rzeczy, jest taka sama ilość w Polsce, w Rosji, w Niemczech, w Mongolii. Jakby wszędzie są ludzie, którzy mają określone potrzeby, dewiacje seksualne. I ogromne pieniądze. I ogromne pieniądze. Ja to opisuję grze w ludzi. Ja to opisuję tą historię na Syberii, ja tą historię opisuję na Sardynii. Jakby znamy głośne historie głośnych ludzi, którzy byli posądzani o tego typu rzeczy i oni generalnie jako tak dziwnie, że nigdy nie byli ci, tam nie padały te nazwiska takie do końca z Emiratów, ale właśnie a to gdzieś czołowy włoski polityk, a to jacyś amerykańscy aktorzy, prawda, z Hollywood. No jakby duża pozycja i duże pieniądze przyciągają naiwne dziewczyny. Czy one są zawsze naiwne? Otóż jak ubierałam arabskie księżniczki, opisuję, że one nie są naiwne. Drodzy Państwo, dziewczyny, które kupczą swoim ciałem, dziewczyny, które sprzedają swoje ciało, jest to ich własne ciało, jest to ich prawo. Ja tego absolutnie nie ganię. Żeby było jasne, mi nie przeszkadza, jeżeli dziewczyna zarabia na własnym ciele. Jeżeli robi to uczciwie, świadomie, nikt ją w to nie wrobił. Tak, jeżeli ona nie jest okłamana i wykorzystana później. Czytałam bardzo wiele właśnie o tych wyprawach do Dubaju i to relacji dziewczyn, które były i one nie ukrywają, one świadome były w pełni, co tam się może wydarzyć i po co tam jadą. One nie myślały tylko, że będą w tych basenach sobie pływać i opalać się na plaży, bo wiedziały, że przyjdzie wieczór, będzie klub, będzie zabawa. A tam się też będą różne rzeczy działy. Ale oczywiście, że tak i dokładnie te mechanizmy opisuję w Jak ubieram arabskie księżniczki, a szczegółowo je opisuję, już bardzo szczegółowo je opisuję w kolejnej mojej książce, w trzeciej części tej gry w ludzi. Natomiast to jest tak, świat, ja jestem ze świata modelingu, w związku z tym ten świat modelingu jest mi najbliższy, ale też ten świat modelingu jest ten świat modelingu jest takim światem takiego ogromnego pragnienia, pożądania, tego świata zewnętrznego. Generalnie zwróć uwagę, że większość reklam opiera się na kobietach, na kobiecym ciele. Większość reklam opiera się na modelingu, na fashion. Jakby to jest bardzo dobry produkt. W związku z tym jest to świetny produkt do sprzedania. I istnieją na świecie agencje, agencje modelek, które posiadają w swoim portfolio modelki, które są modelkami, a które także zgadzają się na świadczenie usług seksualnych. I ja to szczegółowo opisuję. Czy jest to normalnie wpisane w regulamin takiej agencji? Wiesz, no takich rzeczy się w regulamin nie wpisuje, natomiast dziewczyna dostaje propozycję, dostając tą propozycję, dostaje konkretną umowę i ta umowa jest w taki sposób skonstruowana, że ta dziewczyna doskonale wie, co będzie robiła, wie za jaką stawkę, wie, na co się zgadza i wiesz, no jest bardzo różnie, ponieważ za te top modelki ceny są naprawdę horrendalne, ale też top modelki rzadko kiedy się na to decydują, ponieważ one zarabiają i tak duże pieniądze, że dla nich pieniądz nie jest wabikiem. Pieniądz nie jest żadnym pokuszeniem. Także one rzeczywiście rzadko z tego korzystają, ale też te agencje posiadają takie grupy, które puszczają na pokazy. Są to przeważnie pokazy, no nie są te top pokazy, nie są to pokazy takich, wiesz, bardzo topowych marek, bo one tylko muszą mieć tą historię, że są modelkami. One muszą, wiesz, jak klient dostaje, czy z Rosji, czy z Niemiec, powtórzę to po raz kolejny, czy z Polski, czy z Abu Zabi, czy z Dubaju, dostaje portfolio, to on widzi, że dostaje dziewczynę, która jest w agencji modelek i ma w tym portfolio te rzeczy, że chodziła na wybiegu. To jest dla niego in plus, to jest dla niego dodatkową historią, tak jak dodatkową historią są
gwiazdy innego rodzaju, aktorki, piosenkarki, nie wiem, prezenterki. Jak ja opowiadałam ci, jak tutaj siedziałyśmy o grze w ludzi i opowiadałam ci o tym, że miałam w ręku, mam to do dzisiaj, listę osób, które, znanych osób z Polski, które świadczą takie usługi, to również te osoby latały, jeździły do tego Dubaju. Można je było w różną przestrzeń zamówić, ale powtórzę, niekoniecznie tylko i wyłącznie do Dubaju. Powtórzę po raz kolejny. To na czym polega ten fenomen Dubaju, że tylko się mówi o Dubaju, że tylko tam jeżdżą dziewczyny, które właśnie nie jeżdżą tylko na wakacje, ale świadczą jeszcze inne usługi. A, stawki są tam największe. B, wiesz, jest coś takiego, że teoretycznie powołując się na religię, powołując się na religię tamtą, to one w każdej chwili mogą powiedzieć, że to jest niemożliwe, że to jest nieprawda, że no przecież oni nie mogą takich rzeczy robić, tak? W związku z tym są różne historie. Tłumaczy się, że dlaczego to się dzieje na jachtach, bo tam Allah nie widzi na tych jachtach, bo to jest na wodzie, bo to jest inaczej, tak? Że tam nie ma grzechu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiesz, ten świat jest światem bardzo hermetycznym. Tam nikt nie powie tak, nikt nie powie nie. To jest taki świat dla nas jeszcze wciąż i nadal w cudzysłowie dziki, nieznany. To jest świat, który budzi największe emocje. To jest świat, który jest niezwykle kolorowy, niezwykle barwny. Zresztą ja od moich czytelników, którzy już przeczytali moją książkę, jak ubieram arabskie księżniczki, dowiaduję się, pani, to jakie tam są kolory, ja czuję, ja jestem tam. Ale też wszystkim się kojarzy z takim ociekającym złotem, takim z luksusem. Co mam powiedzieć, arabskie księżniczki, baśnie Tysiąca Jednej Nocy. I to faktycznie takie wszystko baśniowe wręcz, a przy okazji właśnie luksusowe. Tak, ja opisuję również, tłumaczę w mojej powieści, jak ubierałam arabskie księżniczki, skąd bierze się ten świat luksusu. Dlaczego to wygląda tak? Dlaczego coś, co nam się kojarzy kiczem, absolutnie nie jest kiczem? Jest arabską kulturą, jest arabską sztuką. Opisuję dokładnie historię kultury arabskiej, wzornictwa arabskiego, ich zamiłowania do tego przepychu, które wynika absolutnie z tradycji. Oni nawet będąc Beduinami, którzy swoje życie, bo umówmy się, że mówimy o tym świecie arabskim, to jest młody świat. To jest też, dlaczego ten świat jest taki atrakcyjny. On jest młody. Bardzo wielu ludzi tam, podobnie jak my, kiedy żeśmy budowali nasze historie tutaj, zachłysnęli się. Mówiło się o noworuskich, mówiło się o nowobogackich w Polsce, mówiło się, on jest przecież, ile było takich tam Tygrysy Europy, jakieś takie filmy, gdzie się wyśmiewano z tego przepychu i mówią, oni się zachłysnęli, ropa im, wiesz, trysnęła pod namiotem i raptem zaczęli się tutaj złotem na lewo, prawo i te węże wywijać i te wszystkie historie, ornamenty robić. Nie, oni będąc pod tymi namiotami, nie mając jeszcze tej ropy naftowej, ich wzornictwo już było bardziej bogate. Może nie było tkane złotem, dzisiaj jest tkane złotem. Może nie było powlekane i malowane złotem i wysadzane diamentami. Dzisiaj jest, bo ich na to stać. Natomiast oni jakby cały czas kontynuują w tym wzornictwie swoją historię. Oni kontynuują swoją tradycję. To jest ich świat. Oni tacy są. Ktoś ostatnio, przeprowadzając ze mną wywiad, powiedział, że czuje się, że ja bardzo kocham ten świat arabski. Ja ogólnie... Jesteś kolorową kobietą, więc może dlatego. Wiesz, to jest tak, że ja na przykład, moim takim drugim domem jest Sardynia, Sycylia, południowe Włochy. Dlaczego? Wiesz, bo to jest włoskie wzornictwo z południa, takie właśnie bardzo bliskie tamtemu wzornictwu. To jest, tam też były wpływy bardzo duże. Oczywiście, arabskie. W związku z tym, wiesz, ta eksplozja kolorów. Ja uważam, że nie ma nic prostszego, jak zrobienie prostego czarnego garnituru. Natomiast zrobienie z ubioru, czy dzieła sztuki, które będzie się opierało na kolorach, które się będzie opierało na formach, na wzornictwie takim prawdziwym. Pamiętam moją pierwszą przygodę we Włoszech po schodach hiszpańskich. Zostałam okrzyknięta mistrzynią koloru, mistrzynią wzornictwa. Mówiono o mnie, że jestem młodszym Cavalli. Pisano o mnie, że jestem młodszym Cavalli, ładniejszym i w spódnicy. Dosłownie taki artykuł był w La Repubblica na mój temat, że to nieprawdopodobnie czuję formę i kolor. Ja jako kolorystka, jako osoba kochająca kolor, jako taki rzeczywiście polski, trochę oderwany od polskiej rzeczywistości, jak to mówiła o mnie Lata Nina Terentiew, nasz rajski ptak. Tak, bo
u nas w Polsce jest, przynajmniej było przez lata, bardzo szaro. Tak, wiesz, to jest tak, że ja będąc za czasów komuny w liceum, przywiozłam sobie z NRD żółtą kurtkę, uszyłam z czerwonej tkaniny na flagi, nomen omen. Przepraszam. Z tkaniny na flagi radzieckie uszyłam sobie czerwone u krawcowej spodnie. I wiesz, ja byłam zawsze, od zawsze, zawsze byłam takim kolorowym ptakiem i mimo, że mojego tatę wzywano do szkoły, że coś tam pofarbowałam włosy, czy właśnie chodzę taka kolorowa, to mój tato mówił, że dopóki jest wszystko okej w dzienniku, tego i nie interesuje, co ja mam na głowie, a co mam w głowie. I przestano tatę wzywać zupełnie do szkoły. I wiesz, ja kocham tą kulturę, ja kocham tych ludzi, bo ja rozumiem, ja poznałam, ja wiem, że to nie wynika przez te kilkadziesiąt lat mojej historii współpracy od strony tkanin, później od strony dostarczania im mody, to ta moja arabska historia jest dla mnie historią poznaną od podszewki. To nie jest tak, że wiesz, to wabi, oczywiście. Ale też sama mi mówiłaś poprzedniej, jak się poprzednio spotkałyśmy, że też spotykałaś się tam z propozycjami. Więc teraz się zastanawiam, czy przeciętna turystka, która nie jest modelką, nie obawia się jechać do Dubaju, że jej znajomi oskarżą ją, że jedzie również tam do pracy. Rozumiesz, że wytworzyła się taka już legenda tego Dubaju, że w zasadzie do Dubaju można tylko jechać w jednym celu. Tak, dlatego ja napisałam też tą książkę, wiesz, żeby dać nam możliwość podróżowania po Dubaju. Ja nie ukrywam, że mając wtedy, nie miałam jeszcze 40 lat, miałam takie jak ty, bujne do pasa, wiesz, kręcone moje rude loki i byłam dla tamtego świata bardzo atrakcyjna. Spotykałam się z przeróżnymi propozycjami, ale te propozycje nigdy nie były takie, że ktoś mi pokazywał i pisał, wiesz, cenę. To były propozycje wypicia kawy, to były propozycje pójścia razem na jakąś kolację. To jak byłam ze znajomymi w klubie, w dużej takiej polsko-włoskiej grupie, to ktoś nam drinki postawił, ktoś, pamiętam taką też historię, kiedy byłam na prywatnych urodzinach jednego z synów założycieli Dubaju, głównego księcia Dubaju i byłam na tych urodzinach i Shakira tańczyła, była gościem wtedy, to śpiewała, tańczyła, Shakira była gościem wtedy, to też jakąś dostałam propozycję, żeby na przykład, nie wiem, zatańczyć tak jak Shakira, tak? No więc spojrzałam, postukałam się w głowę, moja ówczesna menadżerka, która była ze mną, a byłyśmy tam w celach współpracy modowej. Teraz trzeba bardzo podkreślać, po co się tam pojechało. Pokazała, wytłumaczyła, kim jestem, świetnie rozmawiała w ich języku, wytłumaczyła, kim jestem, stamtąd pochodziła i był do mnie ogromny szacunek. Nikt nigdy nie złamał, wiesz, to jest tak jak z tym całą historią Me Too. Ja w pewnym momencie się oburzyłam, czy te płacze tych wszystkich króliczków Playboya. Ja rozumiem, że bardzo wiele kobiet zostało wykorzystanych wbrew własnej woli na świecie. I ja tym kobietom serdecznie współczuję i się z nimi absolutnie solidaryzuję. Natomiast w moim życiu, kiedy ja byłam naprawdę atrakcyjną młodą dziewczyną, spotykałam się z różnymi historiami. I jeżeli mnie ktoś zapraszał o 22 do hotelu na drinka, to ja po prostu do tego hotelu na drinka nie szłam, bo 22 to była dla mnie godzina nieprzyzwoita, hotel był miejscem nieprzyzwoitym w takiej sytuacji i mogłam się spodziewać wszystkiego. W związku z tym ja całe życie unikałam sytuacji, w których mogłabym być potraktowana instrumentalnie i nikt z powodu mojej urody nie traktował mnie instrumentalnie, a to, że mężczyźni mnie podrywali, no to było sprawą, wiesz, oczywistą i w tym Dubaju spotykałam się z takimi historiami. W momencie, kiedy zaczęłam jakby przyjaźnić się, no to już mówimy o Abu Zabi, z ludźmi stamtąd, no to wiadomo, że pojawiając się dostawałam od razu, tak jak opisuję to w mojej książce, ja miałam od razu człowieka, który chodził zawsze ze mną i nikt nie miał do mnie podejść i to już gdzieś było wiadomo. Czyli tak zwanego ochroniarza, tak? Czyli tak zwanego, tak, bodyguarda i to było wiadomo, ale nie dlatego go miałam, że mi coś groziło, że ktoś mnie napadnie i zgwałci na ulicy. Nie, oni nie muszą napadać i gwałcić. Oni mają swoich agentów, ci, którzy chcą korzystać z usług pięknych, luksusowych kobiet, czy mniej pięknych i mniej luksusowych, posiadają
numer telefonu, posiadają agenta, posiadają służbę, posiadają człowieka, który przychodzi i przynosi im, wiesz, talię kart, zdjęć różnych kobiet z ich osiągnięciami, bądź zobaczą w telewizji i mówią, chcę ją. I miałam taką sytuację kiedyś w życiu, rzeczywiście miałam kiedyś w życiu taką sytuację, że było to po słynnym takiej głośnej aferze we Włoszech, o której już opowiadałam, jak to nie chciałam Berlusconiego i o czym ty pisałaś. I zamieszczałaś dokumenty, żeby było wiadomo, że ja nie ściemniam, to zamieszczałaś wycinki z La Repubblica, Il Messaggero i dokładnie jak to Włosi opisywali tą historię w swoich dziennikach, że pojawił się ktoś podczas tam mojej wizyty, kto znał tą historię z takich czy innych powodów, bo był akurat w tamtym czasie zresztą człowiek, który ma swoją przepiękną rezydencję pod Rzymem i zaproponował mojej menadżerce bardzo konkretne pieniądze za weekend ze mną. I było to, pamiętam, Boże Narodzenie, miał po mnie przylecieć prywatny samolot, pieniądze trudne do odmówienia, naprawdę. Ale tak jak już poprzednio rozmawiałyśmy, że ty pięknie podziękowałaś, w sensie nie zareagowałaś, ale jak mówisz, nie negujesz tego i nie potępiasz dziewczyn, które przyjmują tego typu propozycje. Ale ja pamiętam w 2014 roku po raz pierwszy na jednym z blogów pojawiły się teksty właśnie o Dubaju i tam nie podano nazwisk, ale opisane, znane osoby były w taki sposób, że zaczęło się jak gdyby polowanie wszystkich, kto jest kim. I zaczęto sugerować, jakie to były kobiety. Ty mówisz, że nie potępiasz, jeżeli one, to jest ich ciało, mają prawo decydować, ale ja pamiętam, że jak zaczęły krążyć pewne nazwiska, to jednak większość pań była strasznie oburzona, groziła procesami, więc one wcale nie są takie dumne z tego, że dokonały takiego świadomego wyboru i tak świadomie zdecydowały, co robić ze swoim ciałem. Aniu, i właśnie to jest ta wisienka na torcie, którą rozbierzemy i wyjmiemy z niej pestkę. Otóż umówmy się tak, jeżeli ktoś robi tego typu rzeczy i ja szykuję materiał do książki po rozmowie z... Wiesz, to jest dziwne, ale w pewnym momencie, kiedy ja zaczęłam pisać książki, bo w każdej mojej książce jest tego typu tematyka, się pojawia siłą rzeczy, i kiedy zaczęłam pisać książki, to zaczęły pisać do mnie kobiety. Zaczęły pisać do mnie kobiety, których ten temat dotyczy. Zaczęły pisać do mnie kobiety, które mi się zwierzały, z którymi rozmawiałam, z którymi się spotkałam, kobiety, które uprawiały prostytucję za ogromne pieniądze, ale też kobiety, które nieświadomie weszły, bo można wejść nieświadomie. O tych mechanizmach też będę pisała w swojej książce. Zresztą w Grze w ludzi jest, w jaki sposób można nieświadomie wejść, ale w trzeciej części, którą piszę też, ale i w Jak ubierałam arabskie księżniczki też jest, jak można stać się, nawet w przypadku jednej z bohaterek, kiedy ona odkryła, że żyje z człowiekiem, który od lat bierze udział w grze, a to był jej ukochany mąż, ona miała z nim szczęśliwą rodzinę, ona nie miała zielonego pojęcia, że pośredniczy w handlu ludźmi. Wracając do tej wisienki, słuchaj, wracając do tej wisienki, to jest tak. Ja nie mam nic przeciwko temu, jeżeli kobiety to robią, nie muszą o tym mówić, bo nie jest to, ja rozumiem, że ktoś się może tego wstydzić, że ma taki zawód, a nie inny. I jest to dla mnie zrozumiałe. Natomiast jeżeli kobiety opowiadają o tym, że stworzyły swój majątek albo stworzyły swoją karierę tylko i wyłącznie dzięki własnej pracy, tylko i wyłącznie dzięki, no, znaczy to jest też praca, ale nie mówimy tu o, tylko mówimy o tym, że tu coś założyła, tu miała jakiś biznes, tu ten biznes sprzedała, kupiła następny, zrobiła i on w ogóle fantastycznie, tak, oprócz tego była bardzo przedsiębiorczą kobietą, to ja w tej chwili pracuję nad taką historią, bo ja także pracuję zawsze nad wieloma rzeczami naraz. Pracuję nad taką historią, gdzie całkowicie opowiedziała mi od A do Z swoją historię. Bardzo luksusowa, dzisiaj bardzo zamożna kobieta, bardzo luksusowa prostytutka, która powiedziała, ja ci to opowiem, ja muszę to z siebie wyrzucić. Ja ci powiem, jaką za to zapłaciłam cenę. Osoba, która miała skończonych 5 fakultetów, która zna 7 języków obcych, była luksusową
panią do towarzystwa przez bardzo wiele lat, nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Myślę, że będzie to spora sensacja. Myślę, że będzie to bardzo mocna książka. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że mnie denerwuje cholernie to, że ona staje i mówi, zarobiłam, bo mi płacą na Instagramie tyle i tyle, zarobiłam, bo mam własną klinikę, płacą mi tyle i tyle, zarobiłam, bo mam własną fabrykę, płacą mi tyle i tyle, zarobiłam, bo mam własną linię ciuchów, płacą mi tyle i tyle. Tego typu rzeczy mnie denerwują. Uważam, że jest to nieuczciwe w stosunku do młodych pokoleń, które chcą w ten sam sposób zarobić tak ogromne pieniądze na takie luksusowe życie. I to w tak krótkim czasie, bo umówmy się, te kariery bardzo często to nie trwają naście lub nawet 20-30 lat, tylko czasami wygląda to tak, że w 3 lata po prostu fenomen jakiś, w 3 lata i mamy milionerki. Dokładnie. I po pierwsze, zawsze jest z tyłu pytanie, czy one są tymi milionerkami, czy to nie jest tak, że dopóki nie mam, to udaję, że mam i łowię w różny sposób. Ja myślę, że wiesz, to jest jeszcze coś takiego, bo jeżeli dziewczyna jest świetną piosenkarką, tak, czy dziewczyna jest, nie wiem, aktorką i wychodzi na jaw, co ona robi, no to ja rozumiem, że one się od tego odżegnują z tego bardzo prostego powodu, że jej zawód zostaje zdeprecjonowany, bo kto będzie chciał słuchać, jak już będzie na nią patrzył na tej scenie, no to będzie widział tych Arabów przysłowiowych, którzy tam ją obracają jak na ruszcie na lewo i prawo, ale jeszcze ci powiem fajną historię. Napisał do mnie nie jeden mężczyzna. Czy ja mogę podać namiary? Ja mówię, że ale które i za ile? Więc ja byłam w lekkim szoku, sprawdziłam. Ale rozumiem, że nie byli to arabscy szejkowie, nie, tylko mówimy Polacy. O Polakach. Słuchaj, byli to Polacy. Jeden nawet mi zaproponował, ogromną sympatię do niego poczułam, bo zobaczyłam, że to jest normalnie, to wiesz, żadne fake konto. I on mi powiedział, że się możemy wymienić. On stawia taki warunek. On mi da korespondencje z bardzo znanymi polskimi dziewczynami, scenami, które one podały, on mi da korespondencję, a ja mu dam namiary na te, o których wiem, że on może kupić, bo mu brakuje, uwaga, do kolekcji. Uwaga! I zadał mi pytanie o dwóch osobach, które znam, bo czy one są do kupienia. Powiedziałam, że gwarantuję, że nie. A co do reszty, w ogóle nie ma możliwości, żeby jakikolwiek ode mnie dostał namiary czy kontakty, byłoby to stręczycielstwo. A poza tym ja nie napisałam tych książek po to, żeby komukolwiek zrobić krzywdę. Ja napisałam te książki, żeby krzywdy sobie nie robiły młode dziewczyny, kobiety w moim wieku, osoby, którym się nie udało pływać jachtami, fruwać samolotami, że się uważają za durne, głupie, brzydkie, których nikt nie chce. Jeszcze może któreś by przyszło do głowy, żeby się tam na ten Dubaj zapisać. To trzeba mieć pewną określoną psychikę. Co jest ciekawe, te agencje, o których ja opisuję, to są agencje, które przygotowują te dziewczyny również do tej pracy. To jest dobra strona, naprawdę dobra. Ja wiem, że to zabrzmiało strasznie, ale one... Powiem szczerze, że gdybym miała córkę, to w tej chwili bym chyba... Nie puściłabym jej samej na żaden pokaz i do żadnej agencji, tylko bym chodziła jak z taką małą dziewczynką do przedszkola za rękę. No nie, wiesz, to jest też tak, że ci gwarantuję, że one nie przygotowują. Właśnie co jest fajnego, tu chcę też obronić te agencje, które w ten sposób pracują. Te agencje bardzo często wyłapują dziewczyny z klubów nocnych, te dziewczyny, które przerabiają przez chwilę na modelki, odwołuje się do gry w ludzi, hodują sobie taką dziewczynę. To nie jest tak, że ona przychodzi na modelkę i oni mówią, ty będziesz... Nie. To jest tak bardzo często, że jakby łowcy talentów siedzą w różnych miejscach i obserwują dziewczyny z predyspozycjami do tego zawodu, czyli do zawodu kurtyzan. Wyłapują taką dziewczynę, mówią, słuchaj, my ci pomożemy, damy ci, będziesz miał opiekę, to, ale przy okazji zrobimy ci CV. Wyhodujemy z ciebie celebrytkę, wyhodujemy z ciebie... Może nawet piosenkarkę. Wyhodujemy z ciebie modelkę, tak? To w ten sposób działa, czyli odwrotny. W związku z tym odczepić się od wszystkich modelek, bo modelki są bardzo fajne, kulturalne, wykształcone, inteligentne dziewczyny. Te top modelki zarabiają naprawdę taką kasę. Zresztą proponuję przeczytać zakończenie. Wyjaśniam całą sprawę dwoma zdaniami w zakończeniu mojej książki Jak ubieram arabskie księżniczki. W związku z tym to nie tak. To jest zupełnie odwrotny mechanizm, czyli widzisz dziewczynę, która ma predyspozycję, która przyszła po to, żeby złowić do klubu bogatego faceta. Widzisz dziewczynę, która koło niego tańczy, wije się, opisuje to w arabskich księżniczkach, tak? Która wije się i rusza. I ta dziewczyna jest łapana przez tą agencję. Tak, bo jak gdyby już wysyła sygnał
Jestem gotowa na taką pracę, ale przerwałam ci temat, jak wygląda przygotowanie takiej dziewczyny. Otóż, żeby ona się nie zdziwiła, to ona dostaje materiały, jak to może wyglądać. Ona dostaje psychologa swojego, bo ona zarabia dla tej agencji pośredniczącej ogromne pieniądze. Ona ma prawo, jak widzi, że ma do czynienia z dewiantem, nacisnąć czerwony guzik i powiedzieć nie. To nie jest tak, że one są tam, więc dziewczyny, jeżeli już chcecie coś robić na własną rękę i puszczać się na własną rękę, to nie róbcie tego na własną rękę, bo to może być rzeczywiście niebezpieczne. Tak, ale jeżeli chcecie to robić i są agencje, które tego typu rzeczy świadczą i jakby świadczą takie usługi, no to lepiej zawsze mieć, wydaje mi się, jakiegoś opiekuna.